A swoją biografię na przykład, gdyby pan opublikować, to zrobiłby pan ją w formie komiksu? No, mogłoby być ciekawe. To się nie wydarzy niestety nigdy, bo ja nie jestem na tyle ważny, żeby robić biografię, tym bardziej swoją, bo to uważam za już jakiś przerost ego. Rodzaj pamiętnika nawet, takiego swojego indywidualnego. Coś na kształt pamiętnika to są moje szkicowniki, w których robię, ale to nie są rzeczy jeden do jeden nigdy. Czasami się tam pojawiają fragmenty życia albo rzeczy, które się u nas dzieją w domu, ale to są takie zapisy dla mnie do odczytania i jakby do zapamiętania i raczej nie będę tego nigdy upubliczniał. Czego możemy wymagać od dobrych komiksów? Tego wszystkiego, czy możemy wymagać od dobrych historii, bo to nie jest nic innego. Komiks to jest tylko medium. Tak jak książka, film, czy cokolwiek innego może być albo dobre, albo złe. Może nam się podobać, albo nie. To też zależy od gustu, więc ludzie czasami mają problem z zrozumieniem tego, bo traktują komiks jako jakąś osobną, dziwną rzecz. Ale to jest tak naprawdę tylko medium do opowiadania historii, więc co kto lubi. Ale nie jest to stricte malarstwo, prawda? Nie jest to stricte literatura. Jest to symbioza jednego i drugiego i to jest jakby nowa jakość, prawda? Komiks narodził się jakby z potrzeby w pewnym momencie w Ameryce do gazet zaczęto robić te komiksy i ta cała forma, to w jaki sposób komiks wygląda, czyli charakterystyczny czarny outline i płaskie kolory, to były wymogi druku ówczesnych lat i w jakiś sposób to się przyjęło i to się ludziom kojarzy z komiksem, ale dzisiaj mamy do czynienia z ogromnymi możliwościami i każdy komiks jest tak naprawdę inaczej robiony. To już tego klasycznego komiksu tak dużo nie ma. No, wszystko się zmienia. Przeczytałam takie zdanie, że opowiadanie historyjek, domyślę tych komiksowych, jest jak nauk. Że podobno jak się zacznie, to trzeba to robić. Nie do końca to jest wybór, mi się wydaje, bo ludzie robią różne rzeczy i niekoniecznie wiedzą dlaczego. Ja na przykład, nie wiem, zawsze rysowałem. Komiksy przyszły w jakimś tam wieku, w którym, no nie wiem, 6 lat może miałem i dostałem zestaw takich magazynów Spiros francuskich z lat 80. Moi rodzice mieli znajomych, którzy jeździli do Francji. No i wtedy mnie wciągnęło całkowicie w tą rzecz. I to też były czasy mojego dorastania, czyli lata 80. To też był dobry czas dla komiksów w Polsce, bo nie było zupełnie nic, a czasami publikowano jakiś komiks, komiks Fantastyka. Był taki magazyn, który publikował dużo tych najlepszych komiksów zachodnich. Mój ojciec jest malarzem, a dla mojej matki też sztuka ma duże znaczenie, więc oni mnie i mojego brata jakby karmili dobrą sztuką od dziecka, więc to też pewnie ma ogromne znaczenie, ale ojciec zawsze przywoził mi też komiksy właśnie z Francji czy co i między innymi na przykład Akira, więc to jest jakby najlepsza rzecz i poznanie tych komiksów w takim wieku ma duże znaczenie, bo człowiek inaczej nasiąka tym wszystkim. Pan był takim dzieckiem komiksowym, złotym, bo zgarniał pan nagrody, pierwsze nagrody w konkursach ogólnopolskich dla dzieci, dla młodzieży poniżej 16 roku życia. To jednak coś, prawda? Już nie mówię o tych sukcesach w życiu dorosłym, ale to wcześniej pan zaczął i z powodzeniem. To były nagrody na konwencie komiksowym, dzisiaj festiwalu międzynarodowym komiksowym gier i komiksów w Łodzi, na który jeździliśmy z moim przyjacielem Benedyktem Schneiderem, który jest twórcą między innymi Diefenbacha. I na te pierwsze konwenty woziła nas jego mama jeszcze, więc my tam jako dzieciaki jeździliśmy, to była nasza pielgrzymka co roku. No i tam zdobywaliśmy różne nagrody i to był dla nas taki wyznacznik. I po prostu robiliśmy przez cały rok komiksy, myśleliśmy o tym, a później tam się jechało i można było spotkać ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie. I bardzo ważna impreza.
Jak to jest, jak się tworzy komiks, jak się przygotowuje te prace plastyczne, czyta tekst, pan wybiera ten moment, w którym należy zrobić stop klatkę, prawda? To też zależy od scenariusza, bo to od scenariusza i pewnie od kraju, w którym jest wydawca, bo są różne metody pracy. Na świecie są trzy miejsca, w których można z komiksu żyć, czyli to jest ten zachodnia Europa, Francja, powiedzmy, epicentrum, Ameryka i Japonia, w której jest manga i tam trzeba być Japończykiem, żeby pracować, więc odpada, ale te dwa pozostałe rynki mają zupełnie inny styl pracy i ta praca nad scenariuszem też wygląda inaczej. We Francji czas płynie trochę inaczej i dostaje się scenariusz, który no można interpretować jakby. Można mieć więcej czasu, można więcej czasu spędzić i więcej swobody na interpretację tego tekstu, a w Stanach dzieje się wszystko bardzo szybko i ich scenariusze są takie bardzo, jakby wszystko już jest ustalone. Takie bardziej rygorystyczne. I można jakby to traktować bardziej jako pracę, powiedzmy, nie do końca, bo to ciągle jest sztuka, ale jest w tym coś bardziej takiego, no tak jak w Ameryce, ta linia produkcyjna, że po prostu każdy ma swoją funkcję i trzeba się wykazać w tej funkcji. I bez niespodzianek. Tak, tak. W ramach funkcji człowiek się wykazuje i wszystko działa i idzie do przodu. Nie? Ale pana współpraca właśnie z w obrębie właśnie ta międzynarodowa dobrze przebiega, prawda? Z sukcesami. Nie myślę o tym w ten sposób. Ja po prostu chcę robić to, co robię. Jestem zadowolony, że mogę rysować komiksy, bo zawsze chciałem to robić po prostu. I jakby wszedłem w tą stronę, pokonując wszelakie przeciwności, ale jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem, bo robię to, co chcę. Skończył pan Wydział Malarstwa, dyplom z malarstwa pan zrobił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zastanawiał się pan, czy pójść właśnie na malarstwo, czy na grafikę? Ja zawsze chciałem malować i zawsze malowałem, i zawsze rysowałem i malowałem, więc jakby wiedziałem, że te studia zajmą więcej czasu, więc chciałem móc robić to, co lubię i wiedziałem, że malowanie jest przyjemne i po prostu chciałem w ten sposób spędzać czas, a jakby po zajęciach na akademii mogłem dalej rysować komiksy, więc i tak moje życie wygląda, że rysuję, a w nocy maluję albo na odwrót. Bycie rysownikiem wymaga strasznej dyscypliny, bo wymaga się od rysownika, że usiądzie i zrobi, ale też jest ten element bycia człowiekiem, a to nie zawsze jest proste, żeby nie codziennie można usiąść i robić jedną rzecz, nie? Więc jakby trzeba wyrobić sobie, musiałem wyrobić sobie taką higienę pracy, że jeżeli robię to, jeżeli wiem, że chcę, a jeżeli nie, to robię coś innego i to dobrze działa. Więcej jakby w tych pana kreacjach plastycznych jest tego, co z jakiejś takiej swojej nieujarzmionej, głębokiej, wielkiej wyobraźni, czy jakichś takich przetworzeń? Wie pan, co to się pewnie miesza wszystko u mnie, bo na wszystkich moich obrazach jest moja rodzina i ten temat jakby naszego życia jest dla mnie przewodnim tematem tego, co robię dla siebie, czyli malując obrazy. Ale to wszystko jest przetworzone w taki baśniowy sposób, bo to mnie interesuje po prostu. I ten jakby to połączenie może być nieczytelne dla kogoś, kto widzi te rzeczy, ale... Ale rodzina się odnajduje? Rodzina się jak najbardziej odnajduje. Moi synowie znają wszystkie te szczegóły i rozumieją znaczenia, więc... To też jest, myślę, niezła przygoda i taka wielka przyjemność dla tych, którzy wiedzą, ale nie wszyscy muszą wiedzieć. No to jest taki... elitarny klubik, trochę rodzinny nasz. Mój syn ma bardzo dużo sugestii odnośnie, co powinno się znaleźć na tych obrazach, więc też często pracujemy w ten sposób. Moje profesjonalne życie polega na tym, że żyję w wymyślonych światach, bo muszę rysować rzeczy, które nie istnieją. A jednocześnie to życie jest istotne, więc stąd to połączenie różnych, różnych światów. Ta szyba została jakby rozbita, tak? Przynajmniej dla wąskiego grona. No pewnie tak. To też nie są obrazy dla dużego grona, bo ja to robię
tak naprawdę czegoś tam szukam po prostu. Nie wiem, czy chcę coś znaleźć, ale czegoś szukam i fragmenty tych rzeczy przydają mi się później w pracy, bo często też przetwarzam te rzeczy później cyfrowo i pracuję dalej nad tym, jakieś elementy, fragmenty. A tworząc komiks, kiedy ma pan gotowy scenariusz, tak? Ale to załóżmy od pana zależy, kiedy zrobić tę stopklatkę, tak? Mówiąc umownie, ten rysunek, to kiedy ten komiks już powstanie i jest ten tekst literacki i jest są te obrazy, zaskakuje to pana niekiedy czymś, że jakby powstało, że tu inaczej się napięcia układają? Zresztą to jest ta narracja komiksowa i to jest, na tym polega cała sztuka, żeby opowiadać to w taki sposób, żeby ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do komiksu, mógł przeczytać to i żeby ta historia była dla niego jasna, więc jakby tych rzeczy można się nauczyć tylko robiąc je cały czas, więc po prostu to też jest metoda prób i błędów pewnie, co można później zobaczyć już, jak komiks jest wydrukowany, no to działa, to nie działa, a to działa trochę lepiej, a tu można było zrobić tak i tak. To jest zawsze niekończący się proces, więc jakby każdy wydany album to jest kolejna lekcja i do przodu. Wiem, że artyści nie lubią, kiedy się ich pyta o właśnie, czy prosi, żeby ocenili twórczość innych kolegów po fachu, ale jak by pan ocenił kondycję polskiego komiksu? O, wie pani co, ja przestałem oceniać kondycję czegokolwiek już dawno, bo to w Polsce jest taka tendencja do marudzenia na temat komiksu zwłaszcza, bo to środowisko jest dosyć małe, ale nie jest źle. Jest dużo dobrych wydawnictw w Polsce i mnóstwo niesamowitych twórców, więc myślę, że nie ma powodów do narzekań. Bo to wyszlachetniało bardzo jednak. Nie ma już tego takiego kanonu, zasad, których trzeba przestrzegać. Dzisiaj jest bardzo dużo dziwnych komiksów, inspirowanych niekoniecznie innymi komiksami, tylko na przykład sztuką albo... No i też dużo więcej kobiet robi komiksy dzisiaj, co też jest ważne, bo to jest zupełnie inne spojrzenie. No. Nie są to superbohaterowie, tylko są historie jakieś o życiu na przykład, albo... Myślę, że zupełnie inna perspektywa patrzenia na całe zjawisko. Ale to są takie superbohaterki, czy kobiety uciemiężone? Nie, komiks superbohaterski to jest jedna rzecz, to jest tak jak, nie wiem, kino Marvela, to jest, nie traktuje pani tego jako filmy, powiedzmy, klasyków filmowych, więc to są jakby dwie rzeczy, których nie warto nawet mieszać, bo to są ludzie, którzy czytają tylko komiksy superbohaterskie, ale to nie są wszystkie komiksy. Nie? Jakby tego... Podgatunków w samym komiksie jest takie samo mnóstwo jak w przypadku filmów czy książek. To... Nie, ale ten komiks robione przez kobiety. Komiksy robione przez kobiety. No, jakby jest jakiś rodzaj, nie wiem, nagle pewnego wybuchu, że teraz kobiety mogą też i robią to i wchodzą w to? No, nie wiem, czemu to się tak dzieje, ale ostatnio jest więcej takich komiksów. Na przykład Gosia Kulik rysuje niesamowite rzeczy. A może chodziło właśnie o to, że ten komiks stał się bardziej otwarty w pewnym sensie, bo nie jest już taką skorupą, że kowboje albo rycerze albo, no właśnie, albo coś, tak? Tylko można mówić o wszystkim. Ludzie zaczynają rozumieć, że można mówić o wszystkim, a niektóre tematy są bardziej interesujące niż... Czyli każdą historię można opowiedzieć komiksem? Oczywiście. To na przykład obrady Sejmu, na przykład... Zajmowałem się komiksem politycznym w dzieciństwie, bo to było w telewizji wtedy, więc moimi bohaterami był Lech Wałęsa i Pavarotti i to byli moi bohaterowie w komiksach. Zachowały się te prace? O, być może, ale ja raczej nie sądzę, bo to takie... To byłoby ciekawie je obejrzeć. Sytuacje zeszytowe, jeszcze Mazowiecki pamiętam. Także sporo tego było. Oczywiście przygody nie miały nic wspólnego z... Ale to myślę, że to mogłoby być ciekawe doświadczenie, gdyby na przykład ogłosić konkurs na komiks na podstawie obrad Sejmu. Wie pani, to ten temat na komiks to jest... Taka dziwna rzecz, która nie do końca, bo komiks jest skończony w momencie, w którym zostaje opublikowany w formacie tego albumu, książki. A temat myślę, że nie ma znaczenia większego, jeżeli komiks jest dobry, to jest dobry po prostu. I teraz tak, komiks jest skończony, kiedy już jest jakby wydrukowany, opublikowany, zamknięty, tak? Już nic tam się nie będzie zmieniało, ale to jest jakby początek drogi, bo potem jest jeszcze ta relacja z czytelnikiem i to, co się zaczyna wydarzać, prawda? Interpretacje rozmaite. Później się zaczyna cały ten komercyjny aspekt, czyli wydawnictwo, promocja, sprzedaż tego komiksu i tak dalej i to, jak sobie poradzi
No to już tak jak w przypadku książek czy tych innych mediów, o których mówiliśmy, ale to jest taka sztuka do czytania, którą można kupić i ja to zawsze bardzo, bardzo ceniłem w komiksach, że można po prostu kupić trochę literatury, trochę sztuki. Ale takie normalne książki składające się tylko z tekstu też pan lubi czytać, tak, oczywiście. Prawda? Lubię też słuchać książek, jak rysuję. Ale kiedy pan czyta normalną literaturę, znaczy normalną, w tym sensie, że... No, normalnie to rzadko, ale... Nie zilustrowaną, to ma pan taką tendencję, że na przykład widzi pan to gdzieś w obrazkach, tak? Musiałem się to otuczyć, bo ja to było dla mnie... Zaczynam wyobrażać sobie jakąś scenę albo rzeczy, jak chciałbym to zilustrować i... Przelatują kolejne rozdziały, a ja myślę o czymś innym, więc to był dla mnie problem właśnie w szkole i tak dalej, żeby się, ale nie, kiedy rysuję i słucham książek, to osiągam 100% skupienia i to znalazłem po prostu doskonały sposób. A sny ma pan komiksowe, czy nie? Wie pani, to by musiała pani zdefiniować, co to jest komiksowy sen, ale no myślę, że sny, jedne z pierwszych komiksów, czyli Little Nemo, to był komiks o snach i to jedno z drugim ma coś wspólnego. Prawda? Że to są takie te niekiedy obrazy, wydawałoby się niespójne, tak, ale gdzieś głębinowo powiązane. Bardzo lubię tą narrację snów, czyli coś jakby przeciwnego literaturze czy fabule, że po prostu rzeczy się zaczynają, później gdzieś się kończą, gubią wątki, jesteśmy w innym miejscu, dzieje się coś zupełnie innego. Niespecjalnie nas to zaskakuje, prawda? I wręcz jesteśmy, jakby akceptujemy tu w 100%. Lubi pan też takie, jakby, nie powiem, że gry i zabawy, kiedy w komiksie obraz jakby pokazuje coś innego, a tekst jakby... O, dzisiaj to jest podstawa, bo... Kiedyś komiksy były robione właśnie w taki sposób, że mieliśmy tekst, który opisywał rzecz, która jest na rysunku. Ale, czyli był redundantny to. Tak, ale to ewolucja tego gatunku. Już dzisiaj nie znajdzie pani takich komiksów, w których opisuje się, że postacie coś robią i te postacie robią coś, tą rzecz na rysunku, tylko ta narracja po prostu jest prowadzona w bardzo ciekawe sposoby i to nie jest przypadek, że całe kino sięga do komiksów, nie mówię teraz o Marvelach, ani o Batmanie, ale też do innych komiksów i po prostu jakby komiks to jest gotowy storyboard filmu tak naprawdę z wszystkim już, więc to jest bardzo tani sposób, żeby kupować pomysły. Nie? Ale to też wymaga pewnego wysiłku intelektualnego od czytelnika, że to nie jest takie po Bożemu i proste, tylko też jakby jest wciągnięty w grę, prawda? Że jest jakiś dysonans, on coś na pewno znaczy, bo czemuś to na pewno służy. To muszą się czytelnicy wysilać, to też o to chodzi w tym, żeby, no właśnie, żeby się trochę wysilić. Nie? Mówi pan, że już trochę lepiej jest, znaczy trochę, jest lepiej, jeśli chodzi o rynek sztuki komiksowej w Polsce. Ale chyba nie jest wam tak łatwo, jak na przykład innym artystom, którym też nie jest łatwo. Wie pani, co z moich kolegów z tego środowiska komiksowego, wszyscy sobie radzą doskonale, ale ten komiks w Polsce się też robi trochę tak na boku. My jesteśmy też do tego przyzwyczajeni trochę, bo większość z nas ma jakby zawody albo koncepty do gier komputerowych robimy, albo niektórzy ludzie pracują w reklamie i robią storyboardy do reklam albo do filmów, więc to jest... ten komiks to jest taka trochę luksusowa rzecz i mam wrażenie, że ludzie traktują komiksy jako... jakby rezerwują sobie tę bezkompromisowość dla komiksu, a na kompromis pozwalają sobie w pracy, więc to też jest dobra rzecz bardzo. Ma pan takie poczucie, że kiedy pan tworzy właśnie te obrazy do komiksów, jest pan sobą, nieskrępowany niczym? Oczywiście pomijam ten rygor scenariusza, prawda? Ale jednak dużo od pana decyzji zależy, że to będzie miało taki, a nie inny wygląd. To są bardzo ciekawe stany, które człowiek osiąga, pracując sam za biurkiem. I to, tak jak pani mówi, często jest taki moment, że
że ta praca jest ciężka i człowiek się czuje przytłoczony ilością tekstu, który trzeba przetworzyć na rysunek. I z tego zmęczenia często rodzą się bardzo ciekawe rozwiązania, więc ja też lubię ten moment, kiedy naprawdę mam dosyć wszystkiego i robię coś szybko, ale takie ekspresyjne rzeczy często sprawdzają się doskonale, więc to tak jak mówiłem wcześniej, to sam się tego próbuję też nauczyć trochę, pracując nad tymi rzeczami. Czyli dobrze się przemęczyć. O, zdecydowanie. Panie Jakubie, a gdyby Pan miał dokończyć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? To bym zrobił wykrzyknik na końcu. Sztuka. Wiem, że 青春常驻, 生命永存的秘诀.